Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym oceranku. Czytamy dzisiaj fragment pierwszego listu apostoła Piotra z rozdziału 4, wersety od 12 do 19. Najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch chwały, Duch Boży, spoczywa na was. A niech nikt z was nie cierpi jako zabójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Wszakże, jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech tego nie uważa za hańbę. Niech raczej tym imieniem wielbi Boga. Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego. A jeśli zaczyna się od nas, to jakiż koniec czeka tych, którzy nie wierzą Ewangelii Bożej? A jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny i grzesznik gdzież się znajdą? Przeto i ci, którzy cierpią według woli Bożej, niech dobrze czyniąc powierzą wiernemu Stwórcy dusze swoje. Pierwsze pytanie, które samo się, że tak powiem, narzuca. Dlaczego ludzie wierzący cierpią? Od razu powiem, że tak samo cierpią ludzie niewierzący, żeby było jasne. Natomiast tutaj mamy pewne wyjaśnienie w 13 wersecie. Mowa jest o uczestniczeniu w cierpieniach Chrystusowych. Jaka to różnica? Zasadnicza różnica, ponieważ ludzie niewierzący cierpią z powodu grzechów innych ludzi i z powodu swoich grzechów. Natomiast ludzie wierzący cierpią z powodu grzechu innych ludzi. Sami nie popełniają grzechu, a jeśli się go dopuszczają, to jest to dla nich powód do smutku, jest to dla nich powód do wyznania tych grzechów. Ale nie cierpią z powodu swoich grzechów, ponieważ 15 werset mówi, że nikt nie może spośród tych wierzących cierpieć jako zabójca, złodziej, złoczyńca, albo jak ktoś, kto się wtrąca do cudzych spraw. Ale cierpi jako chrześcijanin, czyli wyraźnie widać, że cierpi z tego powodu, iż jest uczniem Jezusa Chrystusa. Ale dlaczego cierpi? Z tego samego powodu, z którego cierpiał Jezus Chrystus. A wszystko jest jasne wtedy, kiedy przeczytamy z tego samego listu, z pierwszego rozdziału, 16 werset. Dlatego napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Święty, czyli oddzielony. Dopóki ludzie tego świata żyją według zasad tego świata, to owszem, podlegają cierpieniu, ale można powiedzieć, że to jest takie cierpienie powszechne. Nikt na to nie zwraca uwagi. Jakoś tam sobie ludzie z tym próbują dawać radę, lepiej czy gorzej, ale nie uważają tego za coś jakoś szczególnie potwornego. Natomiast jeżeli na tym świecie pojawi się ktoś inny, ktoś, kto jest zupełnie nieprzypominający swoim życiem, swoim postępowaniem ludzi tego świata, to natychmiast jest na celowniku wszystkich ludzi tego świata. Ludzie tego świata zaczynają go nienawidzieć tylko dlatego, że jest inny. A jeszcze, jeśli okazuje się, że on należy do Boga, jest oddzielony od nich, a należy całkowicie do Boga, to nienawiść wzrasta. To jest jasne i oczywiste dla wszystkich, którzy kiedykolwiek zauważyli, że rozpoczynając swoje uczniostwo w Jezusie Chrystusie, idąc świętą drogą, natychmiast wywołali reakcję łańcuchową. Jeden za drugim, ich znajomi, najczęściej też rodzina, odwrócili się od nich.
a niektórzy zaczęli ich autentycznie widzieć. Dlatego apostoł Piotr mówi: nie dziwcie się, że tak się dzieje. Akurat to nie jest niczym niezwykłym. Ten ogień, który was pali, wypala resztki tego wszystkiego, co musi być usunięte, abyście we wszystkim przypominali Jezusa Chrystusa. Świętość nie polega na tym, że ktoś nosi nad sobą aureolkę. Nie polega na tym, że ktoś o sobie mówi: jestem święty. Nie polega na tym, że kogoś umieszcza się na obrazku i każe się innym do niego modlić. To jest religia, głupia i niestety przeklęta. Ale prawdziwa świętość to oznacza, że zostałeś oddzielony przez Boga, dla Boga. Bóg ciebie oddzielił dla siebie. W ten sposób stałeś się światłem tego świata. Stałeś się solą tej ziemi. Pamiętaj, że jeśli Bóg oddzielił cię dla siebie, to znaczy, że jesteś zrodzony na nowo, zbawiony i pełen Ducha Świętego. I dopóki jesteś na tym świecie, to diabeł nie może w całej pełni wykonywać swoich planów. Dlatego, że jesteś mu przeszkodą i zawadą. I dopóki Kościół jest na tym świecie, diabeł nie jest w stanie niczego zrobić ponad to, co oglądamy na własne oczy. On oczywiście robi przegrupowanie w swoich armiach, on przygotowuje tych swoich ludzi na ten czas, kiedy będzie miał te swoje 7 lat pseudochwały, ale nie może przekroczyć granicy, którą wyznaczył mu Bóg. Dopóki ten, który się nie usunie, czyli Duch Święty, nie usunie się z tego świata, diabeł nic zrobić nie może. Kiedy usunie się Duch Święty, to odejdzie razem z Kościołem. Bo został posłany do Kościoła właśnie, a nie do tego świata. Dlatego cierpienie jest integralną częścią chrześcijańskiego życia. Takim, powiedziałbym, że wręcz niezbywalnym elementem, który charakteryzuje ludzi należących do Jezusa Chrystusa. Nic w tej sprawie się nie da zmienić, ponieważ jesteśmy niejako wystawieni na ostrzał tego świata. Boże Słowo powiada, że nadszedł czas, aby się sąd rozpoczął. I on się zaczyna od domu Bożego. On się zaczyna od Kościoła. Sąd nad Kościołem nie jest sądem, który ma decydować o tym, czy ktoś jest zbawiony, czy nie, bo to się już dokonało. Sąd nad Kościołem jest sądem, który ma określić, czy ktoś we właściwy sposób zagospodarował te wszystkie dary łaski, które zostały złożone w jego sercu, w jego człowieczeństwie, w jego jestestwie. 1 Koryntian, 3 rozdział, wiele mówi na ten temat. Można to sobie przeczytać. Sąd tak naprawdę nad Kościołem decyduje o tym, czy otrzymasz nagrodę, czy też po prostu będziesz zbawiony. Jak przez ogień i nieoczyście schodzi, ale o tym, że Bóg wypróbuje swoim świętym ogniem wszystko to, co zbudowałeś w swoim życiu. Boże Słowo mówi, że sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia. Dlaczego z trudnością? No to popatrz na krzyż. To spojrzyj na cierpienie Zbawiciela. Przyjrzyj się, ile bólu, ile trudu, ile cierpienia kosztowało go to, aby pozostać na krzyżu i w ułamku sekundy nie pozabijać tych, którzy zadawali mu ból i cierpienie, a wszystko niesprawiedliwie. A to wszystko dla tych, którzy uwierzą, dla tych, którzy uwierzyli. Sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, ale co się stanie z bezbożnym i z grzesznikiem? Nie miejcie złudzeń, ludzie. Jeśli jesteś niewierzącym człowiekiem, a jakimś cudem słuchasz tego, to znaczy, że Bóg do ciebie mówi i Bóg chce cię uratować. Ale nie miej złudzeń. Jeśli twoje serce będzie dalekie od Boga, pozostanie ci tylko krzyk, płacz, zgrzytanie zębów. Biblia powiada, że na końcu czasów objawi się Boże zbawienie. Czyli wszyscy ci niewierzący ludzie zobaczą Boże zbawienie i tych, którzy
temu zbawieniu podlegali. I wtedy zrozumieją, że dla nich nie ma żadnego ratunku. Nie wyobrażą sobie tego przeraźliwego krzyku, tego wycia wręcz, tego strasznego bólu, którego nie będzie dało się już wtedy ukoić, kiedy ludzie zrozumieją, że nie dali się zbawić, nie dali się uratować. Nie potrafię sobie tego wyobrazić. Czy jest mi z tego powodu smutno? W jakimś sensie tak. Ale z drugiej strony jestem przekonany co do Bożej sprawiedliwości. Jestem pewien, że tak należy z tymi ludźmi postąpić. Niech idą na wieczne potępienie. Dlatego ci, którzy cierpią według Bożej woli, niechaj czynią dobrze, a siebie samych powierzą Stwórcy. Niech też powierzą Stwórcy swoje dusze. Dla nas nie ma odwrotu. Dla nas, czyli tych, którzy jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa, którzy jesteśmy zbawieni, narodzeni na nowo, pełni Ducha. Dla nas jest tylko Chrystus. Dla nas żyć to Chrystus. Umrzeć to Chrystus. Służyć to Chrystus. Tylko Chrystus. I nikt i nic poza Chrystusem. Amen.